Cześć, witajcie z tej strony, Robert, zapraszam was dzisiaj do takiego przeglądu laptopa, dawno nic nie było, tym razem HP, od HP też dawno nic nie było, no to już ładnych kilka lat, muszę przyznać szczerze, nie wiem skąd była ta przerwa, ale cieszę się, że wróciliśmy do tego i mowa dzisiaj o HP Elite, czy Elite Dragonfly G3. Wiem, że G4 już jest do sprzedaży i właściwie G3 chyba wydaje mi się, że znika, bo mało dostępna jest, ale to będzie też taki fajny wstęp do tego, żeby się przygotować do nowych rozwiązań, które na pewno wchodziły i mam nadzieję, że teraz będą pojawiały się u mnie znacznie szybciej. Sama konstrukcja to jest taki 13,5-calowy laptop, który ma niecały kilogram. Jest rzeczywiście bardzo lekki. Stop magnezu z plastikiem. W sensie ja widzę więcej tutaj plastiku niż magnezu, przyznam szczerze. Może gdzieś w środku, jeżeli chodzi o wzmocnioną konstrukcję. Tym bardziej, że mamy tu standard militarny. Więc to jest spoko. Natomiast na pewno bym nim nie rzucał. Ale konstrukcja, raczej bym powiedział, taka plastikowa. W sensie wszędzie, gdzie dotykam, czuję plastik. Czy to źle? I tak nie, w sensie no wrażenie jakiegoś tam super premium na pewno nie jest, ale z drugiej strony jest to bardzo lekkie i takie łatwe do przenoszenia. Fajnie, że nie ucierpiał tutaj zawias, bo zawias jest taki, że 180 stopni, można sobie to bezpośrednio jedną ręką otworzyć, chociaż nie ma tu żadnego takiego zagłębienia, żeby palec wsadzić, na to zwracam uwagę, ale jak sobie podnosimy sprzęt, no to ładnie to stoi, tak, nie podnosi się, więc spoko, to mi się zawsze podoba. No i druga sprawa jest taka, że jakby precyzja tego zawiasu jest naprawdę duża, bo można położyć jakby w dowolnym miejscu sobie umieścić tą pokrywę. Oczywiście tu już się jakby wyłącza ekran, ale nadal pokrywa sama się nie domyka. I to jest spoko, że ona po prostu jest taka mocno precyzyjna, na to zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o resztę konstrukcji, no to tak na dobrą sprawę dwie podkładki tutaj takie gumowe, jakieś tam śrubeczki do odkręcenia, znaczki i są drobne szczegóły, na które warto zwrócić uwagę i które są takie, powiedzmy, trochę przemyślane. W sensie na początku, jak miałem ten sprzęt i tak sobie patrzyłem, oczywiście laptop DY, ale jak sobie patrzymy na ten sprzęt, to mówię, po co są tutaj te stópki? No mówię, no po co takie gumowe jakieś elementy wstawiać? A to głównie chodzi o to, że oczywiście jak sobie otwieram naszą klapę, to jak ją odkładamy, to żeby po prostu się tutaj nie obrysowała, więc myślę, że jest to całkiem nieźle zrobione. Jeżeli chodzi o porty, no to słuchawki, tu oczywiście USB, które normalne by się nie zmieściło, więc żeby je włożyć, to trzeba tak po prostu tą dolną część odgiąć. Można oczywiście to zrobić jakby jedną ręką, nie trzeba używać drugiej, ale fajnie jest to zrobione, że w sensie, że port widać, że jest mniejszy niż mógłby się zmieścić w obudowie, więc jest to takim ruchomym elementem. Mamy dwa wyjścia Thunderbolt i tutaj zwracam uwagę, że można ładować z jednego i z drugiego portu, bo drugi port po drugiej stronie to jest USB 3.2 generacji pierwszej, 5 gigabitów, więc wystarczające, maksymalnie chyba 60 W, jeżeli chodzi o samą ładowarkę, gdzieś ją tu mam. Bardzo taka, bym powiedział, sprytna, w sensie ta część kabla taka dość krótka, ale tutaj bardzo długi kabel, ładowareczka bardzo mała i to jest spoko, w sensie są oczywiście jeszcze lepsze rozwiązania, gdzie mamy ładowarkę prawie jak taką od telefonu, ta jest chyba 60W czy 65W. Ja przyznam szczerze, że ładowałem z niej, no bo zakończona jest USB-C, ja ładowałem z niej raz, literalnie raz, bo za każdym razem jakby korzystałem bezpośrednio z ładowarek, które mam przy komputerze. Mam tam po prostu 120W ładowarkę, tutaj mam 60, czy też w salonie mam ładowarkę od Rogue Ally i wszystkim tym się dało to podładować i nie miałem to jakichś z tym większych problemów. Jeżeli chodzi o czas pracy, ciężko powiedzieć w przypadku laptopa, no, w sensie no, to jest kilkanaście godzin, biorąc pod uwagę, że ja ze sprzętem nie jeździłem. Pracowałem sobie na nim w domu, montowałem sobie nawet jakieś tam filmy, powiedzmy bardziej TikToki niż coś co do siebie na kanał, ale to opowiem wam dlaczego za chwilę. Ale z drugiej strony też sobie sprawdziłem gry, pograłem sobie chwilę, głównie służył mi on, powiedzmy, do przeglądania albo stron www, albo oglądania filmów, czy też ewentualnie gdzieś tam odpisywania na maile. I w takiej pracy jest bezgłośny, w sensie wentylatory się nawet nie włączają. Przy normalnym przeglądaniu stron internetowych, oglądania filmów i takiej biurowej pracy, oczywiście przy testach się na chwilę włączają, ale też nie od razu. Przy renderowaniu filmów tak też w połowie, bym powiedział, ale o tym sobie za chwilę wspomnimy. Natomiast to jest też sprzęt, który uratował mi, powiedzmy, tyłek, tak kolokwialnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę, że
miałem taką niezapowiedzianą jakby wyłączenie prądu, jakby przegapiłem totalnie od 8 do 17.30. W mojej perspektywie to jest dramat, że jestem cały dzień bez prądu. No i jak już opróżniłem do ładowania swojego laptopa wszystkie, powiedzmy, powerbanki, które miałem gdzieś tam awaryjnie załadowane, a to takie były małe, tam 1/10, 1/20, no to doszło do tego, że niestety nie miałem z czego już ładować później telefonów. Nawet na włączonym komputerze, w sensie jak jest zamknięty i nie uruchamiany od dłuższego czasu, jak podłączymy sobie kabel USB-C, USB-C, to telefony się ładują, więc ładowałem z tego laptopa i swój komputer i swoje telefony, więc świetnie, że wcześniej był naładowany i nie było z tym problemu. Więc też takie fajne wykorzystanie dwojakie. No i zwracam uwagę, że oczywiście przy tych portach, które są do ładowania, one są też oznaczone od razu z diodą, więc tutaj diodowy jest naprawdę nieźle, bo są diody właśnie informujące odnośnie ładowania sprzętu, ale są też diody na poszczególnych przyciskach, o których powiemy sobie za chwilę. Więc generalnie wygląda tutaj to wszystko ok, tu mamy dwa mikrofony. Przechodząc do ekranu, tak jak mówiłem, tu matryca, jakby sama klapa 180 stopni, więc to jest chyba tutaj wszystko ok. Jest to matowa, jest dotykowa, 13,5 cala, 1920x1280 pikseli. Wydaje mi się, że mogła być trochę jaśniejsza, ale jasność minimalna jest kapitalna, w sensie naprawdę do takiej wieczornej pracy wygląda to świetnie. Natomiast co do samego ekranu, no mówię, no matowy jest świetny, jeżeli ktoś pracuje bardzo często na dworze albo ma za sobą okno, to będzie świetne rozwiązanie. Ale rameczki są małe, to jakby większych zastrzeżeń nie mam. Mamy tu również aparat do wideokonferencji o bardzo dobrej jakości, to będziecie mogli zobaczyć, więc wygląda to świetnie. No i najważniejsze, że jest tam fizyczna przysłona, w sensie fizyczna, nie taka, że fizycznie musimy coś zasłonić, tylko po naciśnięciu przycisku fizycznie wchodzi tam taki jakby biały plasterek, więc fajnie, bo to od razu też widać, że jest to zasłonięte, ja takie rozwiązanie bardzo lubię, nawet jeżeli włączamy sobie później aparat, jeżeli jest kliknięty ten przycisk, żeby aparat był wyłączony i odpalamy jakąś aplikację, to wyskakuje komunikat, że aparat jest jakby odłączony czy też przesunięty. Więc to jest bardzo fajne i jakość tego łącznie z mikrofonami jest bardzo dobra. Oczywiście mikrofony są tutaj dopasowane do wideokonferencji i wszystko jest przez Bang & Olufsen jakby tunowane. Natomiast chcę wam dać posłuchać tych głośników, bo chciałbym, żebyście dali znać, co wy na ten temat sądzicie. To jest 30%. 50. Trochę zaczyna coś tam. Dźwięk naprawdę brzmi świetnie, mogło być trochę może więcej basu, na to zwracam uwagę. Były jakieś tam momenty, że gdzieś tam coś zaczyszczało, ale generalnie myślę, że jest naprawdę czysto i wystarczająco głośno nawet do słuchania muzyki, powiedzmy, w całym jakimś tam większym pokoju. Wysokie tony raczej idą z tej strony, czyli tutaj z tej belki, powiedzmy, górnej. Jeżeli chodzi o bas, to bardziej wydobywa się jakby ze środka, właściwie tutaj z tych dwóch głośników. Tak to mniej więcej wygląda. I przechodząc, powiedzmy, do klawiatury, bardzo fajna, w sensie jest specjalna aplikacja od HP, która pozwala na to, żeby sobie skonfigurować przyciski te F1, F2, F3, F4 na właściwie trzy sposoby, tak? Z kontrolem, z shiftem i z FN-em, chyba z altem też, więc jakby wariantów jest bardzo dużo i do każdej konfiguracji może być osobna aplikacja, osobna funkcja, coś tam w systemie, otworzenie jakby konkretnego katalogu, pliku, no naprawdę fajnie to rozwiązano i jeżeli sobie ktoś rzeczywiście jako swoją maszynę to konfiguruje, to właściwie no wiele rzeczy można zrobić bardzo, bardzo szybko, bo aplikacje czy poszczególne funkcje można włączać sobie za pomocą skrótów. Oprócz tego oczywiście regulacja jasności, udostępnienie ekranu, klasyczne, głośne i cisze, wyciszenie, również wyciszenie jest od razu jakby z diodą. Podświetlenie klawiszy, które jest ok, chociaż moim zdaniem nierównomierne niestety, w sensie mogłoby troszkę lepiej świecić, szczególnie lewa strona. Tryb samolotowy i oczywiście dodatkowy przycisk, który też służy jakby do konfiguracji. Jego też możemy w tych trzech konfiguracjach sobie dopasować, więc to jest bardzo fajne. Wyłączenie tego aparatu, włączenie komputera, no i na dole oprócz przycisków mamy również skaner odcisków palców, który służy do odblokowania
komputera. Można oczywiście korzystać z aparatu, ale jeżeli na przykład często będziemy mieli go wyłączonego, to skaner odcisków palców będzie nieco bardziej wygodny. No i zapomniałbym jeszcze o touchpadzie, który jest bardzo duży, bardzo fajny, ma bardzo fajny taki skok. On się fizycznie ugina, ale jakby korzystało się z niego bardzo dobrze, no jest na tyle duży, że można przez cały ekran później sobie przeciągnąć wszystko bez korzystania z dwóch dodatkowych palców, czy tam jednego, żeby przytrzymać sobie, więc gesty wszystkie działają, wszystko było płynne i tutaj zastrzeżeń pod tym względem nie miałem. Jeżeli chodzi o testy estetyczne, czy tam te benchmarki, to wam je tutaj pokazuję. Jeżeli chodzi o czas renderowania filmów, no to zrobiłem sobie taki nowy mix i robię to teraz w CapCutie, dlatego że CapCut na przykład do TikToka jest świetny. CapCut jest darmowy i wieloplatformowy i jest najprostszy z dowolnych aplikacji do obróbki wideo. No i zwracam uwagę, bo bardzo często dużo osób mnie pyta, co darmowego na Windowsie, co darmowego na Macu. CapCut jest naprawdę świetny, w sensie działa bardzo dobrze, jest wydajny, ogarnie Full HD, ogarnie właściwie większość jakby plików, więc mam i mix mojej nagrania z innej kamery, zdjęcia 200 megapikselowe, 12-50 megapikselowe wrzucone na tą ścieżkę do renderowania, nagranie z iPhone'a, nagranie z jakiegoś innego telefonu z Androidem, to wszystko wymieszane w taki plik wynikowy 4:20. Jeżeli chodzi o mojego M1 Maxa, no wiadomo, tam jest wymaksowana za kilkanaście tysięcy konfiguracja sprzed tam powiedzmy no dwóch, ponad trzech, prawie trzech lat, no to minuta 18 chyba trwało, tu trwało o minutę dłużej z kawałkiem, więc nieźle jak na powiedzmy też nie najnowszą konfigurację, bo mamy tu i7-1255U, jest terabajt dyskowy, tutaj szybkość też możecie zobaczyć. No i mamy 32 GB RAMu, no i oczywiście jest zintegrowana karta graficzna. Więc do grania, no to pewno raczej w niskich jakby detalach, na to zwracam uwagę, przy wysokich nawet już leci Valhalla, ale kocham ją sobie zawsze sprawdzać, bo jest powiedzmy ten wynik mocno powtarzalny, to tam no widać, że ta grywalność to raczej tylko przy niskich, przy wysokich tak średnio. Ale do renderowania filmów i pracy takiej, powiedzmy, biurowej w zupełności to wystarczy. Natomiast zwracam uwagę, że tylko właściwie w tych testach synthetycznych i przy renderowaniu się włączały wentylatory, normalnie właściwie ani razu ich nie słyszałem. Na końcu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, tutaj nie miałem jakichś problemów, wszystko się ładnie pobierało, właściwie no, jakby korzystałem tylko z Wi-Fi, w ogóle nie podłączałem żadnego przewodowego tutaj połączenia. Więc podsumowując, na pewno teraz jakbym szukał, to bym już rozglądał się za serią G4, no bo jest nowsza specyfikacja i tak dalej, tym bardziej, że tego bardzo ciężko dostać w ogóle, nawet na stronie HP. Więc na to zwracam uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o takie moje podsumowanie, to no jakby każdy powrót do ekranu matowego jest piękny. W sensie ja nie lubię ogólnie patrzeć na matowe ekrany, bo one zawsze trochę zniekształcają kolory, ale jakby ten detal w postaci tego, że nie masz tych odblasków, nie musisz ciągle czyścić tą ściereczką, bo tu się gdzieś odciśnie coś, tu się gdzieś dotknie, no w końcu mamy dotykowy ekran, to rzeczywiście jest to bardzo wygodne. Kilka fajnych rozwiązań, jak wyłączanie fizyczne tej kamery, dobre głośniki, bardzo dobra bateria, fajna klawiatura, gładzik i wydajnościowo też sobie radzi do takiej codziennej pracy. Natomiast oczywiście no, nie jest to maszynka do grania i myślę, że chyba wszyscy o tym dobrze wiedzą. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego, kolejnego odcinku. Cześć!